A oto powód wielu dyskusji. Ostatnio strzela bramki, jak nakręcony. Zapraszamy na transmisję. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Podczas tego spotkania będziemy Państwu towarzyszyć my, czyli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj mamy w menu mecz fazy grupowej UEFA Europa Conference League. Malmö FF zmierzy się z zespołem Pogoni Szczecin. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Czy trafi do siatki? Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. No nie, strzał do zapomnienia. Oto jak prezentuje się wyjściowa jedenastka Pogoni Szczecin. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie, Jacku? Imponuje formą. W trzech ostatnich spotkaniach mnóstwo trafień. Myślę, że powalczy o podtrzymanie tej świetnej pasji i obrona rywala będzie miała tu sporo roboty. Udana teraz obrona tego strzału. No i po ataku, dobra interwencja. Wykłada piłkę na przedpole. Dobrze przechwycił, świetnie się teraz ustawił. Ładne minięcie, kolejna przeszkoda pokonana. Zagranie w okolice pola karnego. I mamy pierwszą bramkę w meczu. Ale radość. Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. Tak to się robi. Nie zastanawia się dwa razy, wykorzystuje niewielki dystans do bramki i decyduje się na strzał. Teraz naprawdę świetna piłka. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Z rożnego w okolice jedenastki. No jednak nic z tego nie będzie. Szansa! Będzie remis! Rzut rożny dla Pogoni. Stały fragment gry to doskonała okazja do wyrównania. Mamy karnego. Sędzia bez wahania wskazuje na 11 metr. Wykorzysta tę szansę na wyrównanie. I piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Kombinował, jak trafić do siatki. W końcu strzelił w sam środek. Padła bramka, bo bramkarz wolał zaryzykować i rzucić się w bok. Czasem trzeba działać mniej instynktownie. Wyrównali więc stan spotkania 1-1.
Tylko minuta dodatkowego czasu. Sędzia kończy pierwszą połowę, a z trybun, co Państwo słyszycie, rozlegają się gwizdy. A raczej nie tylko rozlegają, ile nie słabną. Kibice wciąż nie mogą się pogodzić z tamtym karnym, ale pretensje powinni mieć do swojej drużyny, a nie do arbitra. Poza tym jeszcze nie ma katastrofy. Jest cała druga połowa na wywalczenie lepszego wyniku. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Dobry występ w pierwszej połowie, zwieńczony wyrównującą bramką tuż przed przerwą. Dał swojej drużynie oddech i szansę na nowe otwarcie po zmianie strony. Dowiadujemy się, że padła bramka w spotkaniu Lille. Tak, to jest kolejny gol dla zespołu Lille. Prowadzą teraz 2-1, za nami 56 minut meczu. Dziękuję bardzo za meldunek. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Sędzia dostrzega do przewinienia, ale pozwala grać dalej. Diawara. Będziemy mieli bramkarza przy piłce. Świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ależ teraz kapitalny timing w obronie. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. No i otrzymuje informację, że mamy gola w meczu Lille. To trzecia bramka. Wychodzi na pozycję. To nie koniec. Tak, proszę Państwa, mamy gola. Kto wie, czy nie na wagę zwycięstwa. Zanosiło się już Tomku na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szale zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca. To było dobre wykończenie, szybki, pewny strzał z bliska. Niby ciężko nie trafić z takiej odległości, ale nie każdy by sobie poradził. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Może teraz, to już jedna z ostatnich szans na wyrównanie. Teraz strzał z dystansu. Lecz trzeba chyba czegoś więcej niż takie uderzenie, by zaskoczyć tego bramkarza. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Okazja, jak marzenie! Oto sędzia kończy nam ten mecz. Mecz, który mógł potoczyć się nieco inaczej, gdyby nie ten karny. I to chyba jest źródło tego niezadowolenia na trybunach. Na pewno zmieniło nam to i wynik, i przebieg meczu, ale tutaj ciężko dyskutować z decyzją arbitra. Jedenastka się należała. Z pewnością zbierze dobre oceny od wielu ekspertów po tym spotkaniu. Udany występ zasługuje na miano gwiazdy spotkania.
Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu. Przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić.